Laurencjusz, czyli Wawrzyniec, był mnichem w klasztorze rzymskim, później wyświęconym na kapłana. W roku 595 święty papież Grzegorz Wielki wysłał go razem ze świętym Augustynem i 14 innymi mnichami do Anglii, aby tam głosili Ewangelię. Wręczył im pisma polecające do biskupów Galii i królów frankońskich. Święty Augustyn z polecenia papieża został konsekrowany na arcybiskupa z siedzibą w Canterbury przez arcybiskupa Wirgiliusza w Arles. Mnisi dotarli do Brytanii w 597 roku. Bardzo życzliwie przyjęci przez króla Kentu, Ethelberta I. Ożeniony z córką króla Franków, Bertą, przyjął z rąk świętego Augustyna chrzest, a wraz z nim wielu jego poddanych. Święty Wawrzyniec wraz z mnichem Piotrem zostali wysłani do papieża, aby zdać relacje z postępów chrystianizacji. Wrócił do Anglii w 601 roku razem ze świętym Melitem i świętym Justusem. Otrzymał od papieża paliusz dla świętego Augustyna, a także wiele naczyń, szat i ksiąg liturgicznych. Święty Wawrzyniec pracował pilnie nad nawróceniem Brytów i Anglosasów. Aby misjonarze mogli skutecznie działać, święty Augustyn konsekrował w 604 roku świętego Melita na biskupa wschodniej Saksonii z siedzibą w Londynie, a świętego Justusa na biskupa zachodniej Saksonii z siedzibą w Rochester. Świętego Wawrzyńca ustanowił natomiast swoim koadiutorem i w celu zabezpieczenia sukcesji przyszłym następcą. Po śmierci świętego Augustyna w maju 604 roku został drugim arcybiskupem Canterbury. Otoczył wiernych miłością, podejmując nieustannie wysiłki o rozszerzanie i zachowanie czystości wiary. Wysłał w roku 610 świętego Melita do Rzymu w celu uzyskania papieskich wskazówek w kwestiach związanych z Kościołem w Anglii. Podczas pobytu w Rzymie Melit brał udział w synodzie i przywiózł dekrety synodalne świętemu Wawrzyńcowi wraz z przyjaznym listem od papieża Bonifacego IV. Święty próbował rozwiązać znany spór o ustalenie daty Wielkanocy. Wysłał w tym celu listy pasterskie do biskupów Szkocji i Irlandii, wzywając w nich do obchodzenia Wielkanocy w dzień wyznaczony przez Kościół rzymski. Jednak nie udało mu się doprowadzić do uznania daty. W roku 613 konsekrował wybudowany jeszcze przez świętego Augustyna, a poświęcony świętym Piotrowi i Pawłowi kościół benedyktyńskiego opactwa. Po śmierci króla Ethelberta I w roku 616 nastał trudny czas dla kościoła w Anglii. Jego syn bowiem powrócił do pogaństwa. Wielu mnichów musiało opuścić Anglię. Po wyjeździe Melita i Justusa do Galii także święty Wawrzyniec zamierzał podążyć za nimi. Ale gdy nocował w kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, ukazał mu się święty Piotr, który go porządnie wychłostał i kazał zostać ze swoją owczarnią, zabraniając mu porzucenia owczarni na pastwę wilków. Święty udał się do króla Edbalda i pokazał mu ślady chłosty. Król natychmiast się nawrócił, począł pokutę, zerwał kazirodczy związek, przyjął chrzest i wezwał biskupów z Galii do powrotu. Zachował niewzruszoną wierność Kościołowi aż do śmierci w 640 roku. Święty Wawrzyniec zmarł 2 lutego 619 roku. Został pochowany w kościele świętych Piotra i Pawła u boku świętego Augustyna. Dokonał wielu cudów za życia i po śmierci. Jego relikwie zostały przeniesione do kaplicy w kościele pod wezwaniem świętego Augustyna w roku 1091. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Wawrzyńca, biskupa, na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.